Dzień dobry, witam Cię na moim kanale. Nazywam się Darek Dopierała. Jak być może wiesz, mój kanał poświęcony jest m.in. problematyce alkoholowej. Jeżeli tak, to oznacza, że zastanawiasz się prawdopodobnie nad tym, czy problem dotyczy Ciebie bądź kogoś z Twoich najbliższych. Może jest tak, że zaczynasz zauważać, że pijesz zdecydowanie za dużo, zbyt często. Zaczyna urywać Ci się film, a może zauważyłeś, że zaczynasz coś stracić. Przyjaciół, pracę, pieniądze. Może być też tak, że ktoś z znajomych, przyjaciół, ktoś z rodziny, pracodawca mówi Tobie, że pijesz zdecydowanie zbyt dużo i żebyś coś z tym w końcu zrobił albo zrobiła. A może jest też tak, że masz za sobą pobyt w oddziale odwykowym i teraz szukasz formy ambulatoryjnej, żeby dalej coś z tym problemem robić. Może jest tak, że jesteś po tak zwanej terapii podstawowej i szukasz możliwości podjęcia psychoterapii pogłębionej uzależnienia. Może być też tak, że po prostu czujesz, że jesteś w nawrocie i chcesz o tym porozmawiać. Uważasz, że jest ostatni moment, żeby coś z tym zrobić. A może też po prostu szukasz motywacji po to, żeby przestać pić. Jeśli tak, zapraszam Ciebie na konsultację za pomocą komunikatora Skype'a bądź osobiście w Bartoszycach. Równie dobrze może być tak, że jesteś po drugiej stronie tej swego rodzaju barykady. Zauważasz, że twój partner, twoja partnerka pije zdecydowanie zbyt dużo, zbyt często, zaczyna się upijać, urywa jej się film, nie pamięta, co się wczoraj działo. Czujesz, że zaczyna tracić swoje pieniądze, może pracę, znajomości i zdrowie. Być może chcesz zrobić wszystko po to, żeby pomóc jemu wyjść z tego uzależnienia, pomóc mu zdrowieć, trzeźwieć. Ale być może jesteś etap wyżej, może zauważysz, że to szczególnie Tobie ta sytuacja nie służy, ale nie potrafisz nic zrobić, żeby się z tego w jakiś sposób wyplątać. Może czujesz, że Ty właśnie potrzebujesz pomocy. Jeśli tak, również zapraszam Ciebie na konsultację za pomocą Skype'a bądź osobiście w Bartoszycach w gabinecie. Jeśli będzie taka potrzeba, proponuję Tobie diagnozę w kierunku współuzależnienia bądź psychoterapię podstawową lub pogłębioną współuzależnienia. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że rozpoczęcie terapii może być trudną decyzją. Samo pójście do psychologa, do psychoterapeuty, do terapeuty jest krokiem, który mówi, że z czymś sobie nie radzę. Budzi to oczywiście różne uczucia. Wstyd, żal, poczucie winy. Mnóstwo uczuć, które się pojawiają. Może być również lęk, niechęć przed tym, żeby mnie nie zidentyfikowali. Żeby mnie ktoś ze znajomych nie zobaczył, że wchodzę do budynku poradni odwykowej, że jestem na zajęciach grupowych. Uważam, że psychoterapia indywidualna, oczywiście z pewnymi ograniczeniami, spełnia swoją rolę bardzo dobrze. A w Twoim przypadku nie daje Tobie żadnych wymówek. Nie ma już tak, że masz daleko do terapeuty, bo możesz skorzystać z konsultacji online za pomocą Skype'a. Nie ma możliwości, żeby ktoś Ciebie zobaczył ze znajomych, że wchodzisz do poradni odwykowej, ponieważ mój gabinet mieści się w poradni alergologicznej, która świadczy również inne usługi medyczne. Prowadzę psychoterapię indywidualną, a więc łatwiej, zastrzegam, z pewnymi ograniczeniami łatwiej jest zachować Twoją anonimowość. Pracuję w nurcie integracyjnym, dzięki czemu wykorzystuję wszystkie najlepsze narzędzia z różnych kierunków pracy, narzędzia, techniki, metody, po to, żeby dopasować je indywidualnie do Twoich potrzeb. Byłbym nieszczery, nie mówiąc, nie wspominając o tych ograniczeniach. Jakie to są ograniczenia? Nie ma nic lepszego w konfrontowaniu Ciebie z Twoimi wizjami, z pracą, z mechanizmami, które funkcjonują, na przykład mechanizm iluzji zaprzeczania, niż konfrontacja przeprowadzona w życzliwej atmosferze, ale przez grupę.
jeśli w grupie znajdują się osoby, które mają większy staż abstynencji i są na wyższym poziomie terapii, doskonale zauważą każdy przejaw tego mechanizmu iluzji zaprzeczania u Ciebie. W formie indywidualnej nie zawsze jest to możliwe, ale jak wspomniałem, ona ma również swoje zalety. Również w przypadku psychoterapii uzależnień i psychoterapii współzależnienia grupa może dać też inny rodzaj wsparcia. Zawiązują się jakieś znajomości, przyjaźnie, czego też nie osiągniesz, pracując w formie indywidualnej. Ale jak zawsze, wszystko ma swoje za i przeciw, swoje wady i swoje zalety. Psychoterapia indywidualna zapewnia Tobie anonimowość, zapewnia Tobie dopasowane indywidualne narzędzia do pracy z Tobą, ale troszeczkę utrudnia, ale nie uniemożliwia pracę konfrontacyjną, która skonfrontuje Cię z Twoim uzależnieniem. Zawsze jednak uważam, że najważniejsze w psychoterapii są trzy elementy. Po pierwsze, podjęcie decyzji o tym, że coś chcesz zrobić ze swoim życiem. Po drugie, motywacja do tego, żeby trzeźwieć, albo żeby zdrowieć, albo żeby pozbyć się tego wpływu uzależnionego partnera na Twoje życie w przypadku uzależnienia. I trzeci element to jest odpowiedzialność za swoje życie. Od tej pory to Ty będziesz odpowiedzialny czy odpowiedzialny za swoje życie. Nie terapeuta, nie inni, nie alkohol, ale Ty. A do tego wystarczą również trzy kroki. Skorzystanie z mojej strony internetowej, wciśnięcie przycisku kontakt i wysłanie formularza kontaktowego. A więc wejdź na stronę, znajdź formularz kontaktowy i skontaktuj się ze mną. Jeśli zauważasz, że dotyczy Ciebie problem uzależnienia bądź współuzależnienia, zapraszam Ciebie na konsultację za pomocą komunikatora Skype bądź też za pomocą osobistego spotkania w Bartoszycach. Prowadzę diagnozę, psychoterapię podstawową i pogłębioną uzależnienia oraz współuzależnienia. Wykorzystuję swoje umiejętności po to, żeby Tobie pomóc. Ale jednak zawsze jest to Twoja decyzja. To Ty decydujesz, że od tej pory bierzesz odpowiedzialność za swoje życie. To Ty decydujesz, że chcesz zacząć coś z tym zrobić. To Ty decydujesz o tym, czy podejmiesz terapię, czy nie, albo czy chociaż przyjrzysz się temu problemowi. Jeśli tak, skorzystaj z formularza na mojej stronie, klikając w menu kontakt i formularz kontaktowy. Możesz również do mnie zadzwonić albo skontaktować się w inny sposób, po to, żeby umówić się na konsultację za pomocą Skype'a bądź osobiście w Bartoszycach. Poradnia w Bartoszycach mieści się na ulicy Marksa 10/37.